Był drugi na liście przez tyłek. O tak, Karek. Jego fałszywa lojalność. Będę musiał z nim porozmawiać. Ale dziękuję za mapy. Zbieram mapy. W tym przeklętym mieście nie ma nic innego do roboty. To po to szybko. Jezus. Maci, co tam jest? Muszę tam iść. Jak iść? Trudno. Ale możesz mnie odwiedzać, kiedy tylko będziesz chciała. No, dziękuję panu. Będę o tym pamiętała. Mam przycepkę? A, podpis. Proszę to podpisać. To tylko potwierdzenie, że odebrał pan przesyłkę. Oczywiście. Już, dochodzimy go podpis. No. Podpis Briana Westhouse'a. B. Westhouse. Dobra, okej. To trzeba pogadać, tak, z nim. Dzień dobry, pani Westhouse. Wróciłeś tak szybko, panno Ryan. Oho. Dobra, przestań pić tyle, bo ci w głowie się pomiesza, dobra. Cortez poradził mi, żebym do pana przyszła. Naprawdę? To ciekawe. A kto to jest Cortez? Pan go nie zna? Wątpię. No na pewno bym zapamiętał, bo powiedziałaś Cortez. Chyba nie mówisz o starym Manny Chavezie. Myślałem, że już dawno nie żyje. Ale według wszelkiej logiki... mnie też nie powinno być na tym świecie. Nie wiem, jak ma na imię, ale sam siebie nazywa Cortez. Wysoki gość, tajemniczy i enigmatyczny. Rzadko odpowiada na pytanie. Po prostu tak lub nie. A kopci jak lokomotywa. Poza tym tekstem o lokomotywie wszystko się zgadza. Ten stary drań Manny jeszcze żyje, a niech mnie. Co u niego? Ma się nieźle. Skąd pan go zna? O, razem przeżyliśmy niejedną przygodę. Prawdę mówiąc, to między innymi dzięki niemu wylądowałem w tym miejscu. Ostatnio widzieliśmy się zimą 1934 roku. Ale to prawie 300 lat temu. Tak. Czy to nie zabawne? Założę się, że ten przystojniaczek nie wygląda teraz ani o dzień starzej niż wtedy. No cóż, jeżeli mam przyjąć do wiadomości istnienie magii i dwóch równoległych światów, to dlaczego miałabym nie uwierzyć, że ktoś może żyć 300 lat? O nie, źle mnie zrozumiałaś. Mam tylko 46 lat. Przybyłem tu około 15 lat temu, ale opuściłem Stark w 1934. Pomiędzy światami, tam, gdzie królują sny. Czas nie ma znaczenia. Byłem tam dość długo uwięziony. Przez 300 lat? Czas mijał bardzo szybko. Wtedy to nie wyglądało tak źle, ale teraz, kiedy o tym przypomniałaś, 300 lat to trochę przygnębiające. Aha, dobra, czyli że spotkaliście się w 1934 roku, a ostatnio raz się widzieliście, ja pierniczę jaki kawał czasu. Ponad 300 lat, dobra. Aha, i hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży, z tej strony emiplayerka.pl.
Tak, jak spodoba się odcineczek, to zostawcie komentarz, łapkę w górę i zasubskrybujcie też kanał. I kliknijcie dzwoneczek, dobra. Gadamy dalej z panem Brianem Westhouse. Jak to się stało, że znalazł się pan w Markurii? Długo by opowiadać. Nie będę cię zanudzał szczegółami, ale powiem tylko, że kiedyś byłem poszukiwaczem przygód. Obietnica dziewiczy niedotkniętych przez cywilizację krain była bardzo kusząca. Poza tym to była szansa na osiągnięcie uduchowionego stanu umysłu, poznanie magii, karmy. Urodziłem się w 1902 roku w Bostonie. Kiedy miałem 17 lat, wyruszyłem.